No właśnie, gdzie była konstytucja? Zewnętrzne, rozkradane, polskie grupy uprzywilejowane.
Będą
uczestniczył w grupie przedstawicieli Kancelarii uczestniczył Sądu Najwyższego. Być może to jeszcze inne podmioty, jeżeli takie zainteresowanie lekarzy. Jak osobie, to przecież pan prezydent ze strony Kancelarii Pana Prezydenta będzie jakaś sugestia nieznacznej zmiany interpretacji zaproponowanego przepisu. To wszystko jest nieznane. Natomiast jak będzie klimat, jaka atmosfera, czy to ja rzeczywiście dołożę wszelkich starań, żeby było tak, aby każdy osób mógł sobie wypowiedzieć, uzabrać głos. Natomiast będę starał się reagować wtedy, kiedy będzie to prowadziło stronę do obstrukcji, kiedy nie będzie chodziło o to, żeby brzmiały argumenty, ale o to, żeby uciągnąć czas, a żebyśmy nie dali rady. Proszę zwrócić uwagę, że podczas wczorajszych posiedzeń komisji ale Lord, I'm in there.
Konferencja ministra sprawiedliwości, ministra Zbigniewa Ziobro, który przedstawiał reformę procesu. Za chwilę go posłuchajmy fragmentu tej konferencji. To dalszy ciąg reformy sądownictwa. Wiemy, że jedna z proponowanych ustaw dotycząca sądów powszechnych została przyjęta przez pana prezydenta, podpisana przez pana prezydenta. Dwie jeszcze czekają na procedowanie, na podpis, ale posłuchajmy teraz tej związanej z pierwszą podpisaną reformą procesu cywilnego. Gesù vuole donare questa sapienza in abbondanza. Certamente vedi che mirai molti soldi. Jezus pragnie, chce obdarzać tą mądrością w sposób obfity. Z pewnością wynagrodzi on nasze wysiłki zasiewania ziarna uleczenia i ujednania w waszych rodzinach, wspólnotach i w szerszym społeczeństwie tego kraju. Czyż nam nie powiedział, że jego mądrość, nie można się oprzeć, jego orędzie przebaczenia i miłosierdzia posługuje się logiką, którą nie każdy chce zrozumieć i napotyka przeszkody. Jednak jego miłość objawiona na krzyżu jest ostatecznie nie do powstrzymania. Jest jakby duchowym GPS-em, który nieomylnie prowadzi nas ku wewnętrznemu życiu Boga i ku sercu naszego bliźniego. Najświętsza Panna Maryja poszła ze swoim synem także na mroczną górę Kalwarii i towarzyszy nam na każdym kroku naszej ziemskiej wędrówki. Niech nam zawsze ujednuje łaskę, abyśmy byli zwiastunami prawdziwej mądrości, głęboko miłosierni wobec potrzebujących, z radością pochodzącą z odpoczynku w ranach Jezusa, który nas umiłował do końca. Kutamu Beijing.
Księciacy i sąsiad mi ziemiaku, lub sąli dziale, tat miluje, a czemu lidwe. Jezu Chrystusa, sula mnie, pita na domu mwe, sula, mluje i gamę psie. Jezu Chrystusa, tu je, niampinia ha, sanie muli ma, kinwi si me, nulo, my mama tagie bałgu. Krydo ty dziabile, pylo cię, konacie na dzień sure, dzimale tamburu, juraj nale najmamuchu dwe, a dali, to mnujemy tu i ciągu i dziama ba. Tawime kara i boma, krydo piagile, tuje dzimale mnieta ha, bedo kama ma piąle dlu. เบียร์ยาดำมาเลยตาสีเทียวโลมียาวองคริโตเย่ยามพิญญาโกจีพีเอสวิญญาณพิชูมีนายมาเลยจีพีเอสก็จะโน้ตคุยด้วยเลยค่ะลุยอาปานายโกเต้เร่มามาเยาชิโกยงพิอาบีเลยเอริโกเวคริโตพิอาชิเย่ยามพิญญาฮะจะโน้ตโก้ลามามียาวนายเวพิอาที่เกเน เย็นนี้จวงเวเน่เต็ดตาเล่จะโน้ตโต้เย่ลีซาตุโรเน่ใส่กระโหลกทัดดูทำยาพิบูมีอมพยาผู้สาวฟีนีมาเว็บพีเดจีสุโรปองเน่พิชงลงเล่ตัญญาเซมาเรียงมิมิเอตาโรนอกูกาลวารีตองโมจีทัชจามกว่าไลเคเล่ดีใจเม่ดีโลกามาพีบิวเรจาเล่ จะโน้ตโต้เย่ชิลานได้มาเลยมีเมรอฮาจะโน้ตโต้เนี่ยดูที่ยี่บอที่คุยนี่เลยมีสปอร์ตุยองอปอรุปริสามีเมรอฮาจะโน้ตโต้อาลงโกอาส่งได้ชิดองเล่เยซูคริสต์โต้เย่ดายาโรมยานัยโกลงติยูยามาคันซายาชิดาเล่เปียวชวนเจเนชู สิมาเนียพิญญาเนี่ยพิวาเรตมโนมยาพิจามุโลอาลีเนี่ยนิโกมโนมามยาจันชิเชตนาเจนาจิปยาตานายกุมยาพิบุโลอาโตจิสุมยาโกเซมเนต้องคำพิลิวาเลยเพื่อให้ประชาชนพูดจริงมากสมัยเนี่ย Dio Benedicta Dutti Woi, niech Bóg was wszystkich błogosławi, niech Bóg błogosławi Kościół w Mianmarze, niech błogosławi tę ziemię swoim pokojem, niech Bóg błogosławi Mianmarowi. Dziękuję bardzo. Let us reflect in silence for some brief moment. Jesteśmy teraz zaproszeni, aby przez kilka chwil zostać w ciszy, skupieni, zastanowić się nad słowami, które usłyszeliśmy. O przerwę, o konsultacje, składanie wniosków formalnych. Wiadomo, że to posiedzenie komisji refleksji nad tymi w trudniu, słowa nad wszystkimi w trudniu, słowa zaczerpnięta z środy 34 tygodnia zwykłego księgi proroka Daniela. Usłyszeliśmy o tym, jak Bóg szanuje, jak Bóg upomina się o to, co do niego należy. Następnie w słowach Ewangelii usłyszeliśmy o prześladowaniach, które muszą nastąpić i o tym, że nie należy przygotowywać sobie specjalnej mowy, gdyż to
Bóg w mocy Ducha Świętego będzie mówić za nas w obliczu tych, którzy będą nas prześladować. Ta liturgia słowa z dnia poprzedniego na liturgii Kościoła, jak już bardzo mocno wpisuje się doświadczenie wspólnoty Mianmaru, doświadczenie wspólnoty chrześcijańskiej, doświadczenie ludzi wierzących, wyznających tutaj Chrystusa. Również Ojciec Święty, który w swoich słowach skierowanych do zgromadzonych na tej liturgii wyraża to dziękczynienie za głoszenie Chrystusa na sposób ewangeliczny, czyli nie przemocą, ale miłością i świadectwem życia. Akurat ze strony posłowie Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj bracia, siostry, Bóg nasz Ojciec pragnie zbawić wszystkich w swojej prawdzie. Módlmy się ufnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko za nas samych i za nasze potrzeby, ale za wszystkich ludzi. Przedstawiciele z 6 regionów zaniosą poszczególne wyzwania modlitwy. Z regionu Szan, Wstin, Pamirze, Karen, Kuzyn i Tajan. Ojca Świętego Franciszka, aby zawsze cieszył się zdrowiem duszy i ciała, aby doświadczył Twojej, Ojcze, troski i umocnienia, kierowania biernymi po drogach prawdy i miłości. Gabilon Chobani Yo Uro Tendo Xiao Jia Komisji Sprawiedliwości siedzieli najciszej wtedy, kiedy czas na
jako biednych i umierających, aby swoje własne cierpienia jednoczyli z cierpieniami Chrystusa i aby doświadczyli wsparcia i umocnienia poprzez dary Ducha Świętego. Za wszystkie narody świata, aby mogli pracować razem dla prawdziwej sprawiedliwości i trwałego pokoju i aby potrafili hojnie dzielić się dostępnymi środkami. Wody, także wina, przynoszą je ci,
którzy jako dzieci, jako młodzież, jako rodziny tworzą społeczność narodu birmańskiego. Zatrzymaliśmy się chwileczkę nad postawą Ojca Świętego, który z wielką życzliwością właśnie przyjęła każdego człowieka. Ostatnio podeszła rodzina z dwojgiem dzieci, starszy chłopiec upomniał się takie błogosławienie, przytulenie przez uściśnięcie policzków. Ojciec Jerzy to uczynił względem najmłodszej dorośli, dziewczynki. Chłopiec starszy również podszedł, pokazał swoje policzki, że też chce otrzymać ten uścisk. Ojciec Święty też zatrzymał się w takiej modlitwie w zadumie. Tak naprawdę coś, co ktoś być może nazywa ceremonia liturgista, tak naprawdę jest elementem, można powiedzieć, wyciągnął Ojca Świętego z tej modlitwy, przygotowania do dalszych i składania tego wszystkiego, z czym przybył Ojciec Święty, jako namiestnik Chrystusowy, by sprawować Eucharystię, ale też wynieść miłość i pokój. Darem tej miłości jest Jezus Chrystus, który złożył siebie w ofierze Bogu Ojcu jako ofiarę przebłagania, ofiarę posłuszeństwa, ofiarę miłości. Włączamy się również w śpiew chóru, który towarzyszy tej liturgii. Widzimy bardzo młodych ludzi, w większości są to seminarzyści, jak również głosy żeńskie, głosy sióstr, postulanty nowicjuszek, które tutaj odkryły powołanie, odkryły drogę pójścia za Chrystusem, by służyć Jemu, czy to przez dar kapłaństwa, czy przez dar życia za Duma, który został zawieszony w pracy. Kontroli nadzwyczajnej i z
spraw publicznych oraz Wszystko. Prawie 5 minut.
Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję.
zamieścił obszerny wywiad sam ze sobą. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Co powiedziałam przed 15 czy 20 laty, dziś pod tym wszystkim nadal się mogę podpisać. No chyba nie zmieniało się przez te lata, skoro ja dzisiaj także powracam do tej mojej propozycji, czyli nie wtedy, przed 15 laty, i dziś także widzę potrzebę dyskusji, potrzebę zastanowienia się nad tym, jak pewne kwestie rozwiązać tak, aby nie uchybiać cechy, które pozwalają mi ten ciężar. Panie ministrze, czyli mówiąc wprost, należy przychodzić na wód. To znaczy, że oto baranek Boży, który głosi w świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego uczniów. Rzeczywiście, rozmawialiśmy z panem Szupanajami o sytuacji sądów katyńskich, a poszedł przekaz, że my tutaj będziemy sędziów bardziej doświadczonych bezlitośnie, nie wiem, wycinać czy to Dlaczego sędziowie tak strasznie boją się tych reform, a może inaczej? Boją się tego, że będą podlegać weryfikacji, że ktoś będzie, nie daj Bóg, ich ocenić. Uczestniczymy w Eucharystii pod przewodnictwem Ojca Świętego w Jan-Gon podczas jego podróży apostolskiego Mianrze i Bangladeszu. Wydałeś, powiedzmy, na osoby X. Kosztował to święta. Uczestniczymy w Eucharystii. Zechciejmy przyjąć Komunię Świętą na sposób duchowy, powierzając wszystkie intencje Ojca Świętego, powierzając też intencje ewangelizacji narodów, powierzając wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, zarówno w Mianmie, jak i w Bangladeszu. Módlmy się, by ten kraj był kształtowany miłością i pokojem, który źródłem jest tam.
są znani, otrzymają propozycje i nie można stawiać ludzi w sytuacji takiej, że najbardziej godny, czy na przykład będą osoby takie otrzymywały propozycje kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa i ktoś na przykład o niekwestionowanym przypadku, pokazał, kraju, który w większości jest krajem buddyjskim, spoglądamy na liczbę wiernych, którzy przystępują do Komunii Świętej, obserwujemy się śmierć na Komunii Świętej, wykonywane przez urn, które w większości stanowią zarówno klercy, jak i siostry zakonne. Chcielibym spojrzeć na dane statystyczne Kościoła katolickiego w Mianmarze. Te dane są na dzień 31 grudnia 2015 roku. Dane oficjalne Kościoła katolickiego. W Mianmarze jest prawie 680 tysięcy katolików. Stanowią oni ponad 1% społeczności całego Mianmaru. Jest 384 parafie. Księży diecezannych 777. Księży zakonnych 111. Zatem cała liczba księży posługujących głównie to 888 zakonników, też bez święceń 128 zakonników w ogóle jako tych, którzy złożyli profesję zakonną, 1961 misjonarzy świeckich, 6